Cześć! To 50. odcinek serii prezentującej najciekawsze wydarzenia astronomiczne nadchodzącego miesiąca na tym kanale. To dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu i niesłabnącej oglądalności seria dalej trwa, a Astrolife ciągle rośnie w siłę. Dziękuję! Pożegnaliśmy styczeń, który przyniósł nam krótką, ale prawdziwą mroźną zimę i kilka całkiem pogodnych nocy. Dwukrotnie spotkaliśmy się na żywo, obserwowaliśmy najpiękniejsze obiekty zimowego, głębokiego nieba, studiowaliśmy powierzchnię Księżyca i sprawdziliśmy, co słychać u odległego Urana i jego naturalnych satelitów. Początek roku można zaliczyć do udanych. Spośród zdjęć udostępnionych w grupie Astrowiedza, Wasze największe uznanie zdobyła mgławica głowa wiedźmy, sfotografowana przez Marzenę Rogozińską. Do gustu przypadły Wam także plejady Jana Bielańskiego oraz protuberancje słoneczne Sebastiana Bąkiewicza. Moje gratulacje. Przed nami luty. Jeśli chodzi o wydarzenia na nocnym niebie, zapowiada nam się prawdopodobnie jeden z najspokojniejszych miesięcy od kilku lat. Rozpoczniemy go kwadraturą wschodnią Marsa. Oznacza to, że planeta będzie znajdować się 90 stopni na wschód od Słońca. To, co zobaczymy na niebie, jest wynikiem faktycznego ustawienia obu planet względem siebie i Słońca w Układzie Słonecznym. Od opozycji minęły ledwie 4 miesiące, a Mars jest już bardzo daleko od Ziemi i trudno, nawet przez największe teleskopy, obserwować szczegóły jego powierzchni. Kolejne dobre warunki do obserwacji szczegółów jego tarczy dopiero pod koniec 2022 roku. 2 lutego przebywająca na tle konstelacji Raka planetoida Melpomene znajdzie się w opozycji do Słońca. Akurat tego dnia odnajdziemy ją bardzo blisko jasnej gwiazdy Akubens. Wymagana będzie jednak duża lornetka lub mały teleskop. Melpomene to planetoida o rozmiarach 170 na 150 km, krążąca w pasie planetoid pomiędzy Marsem i Jowiszem. Jej lekko wydłużony kształt ustalono na podstawie zdjęć z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Może ktoś pokusi się w lutym o jej obserwację? W nocy z 2 na 3 lutego Księżyc, przemierzający gwiazdozbiór Panny, minie gwiazdę Spikę. Górować będą około godziny 4 nad ranem. Wieczorem kolejnego dnia nasz naturalny satelita znajdzie się w ostatniej kwadrze. 6 lutego nad ranem księżycowy sierp odnajdziemy nisko nad południowym horyzontem w Skorpionie, niedaleko jasnego, czerwonego nadolbrzyma Antaresa. 2 dni później Merkury, który jeszcze pod koniec stycznia doskonale widoczny był nad południowym zachodem, znajdzie się w koniunkcji dolnej ze Słońcem i przejdzie na niebo poranne. Będzie to okres najciemniejszych nocy w lutym, nierozświetlonych blaskiem Księżyca. Pierwsza połowa lutowej nocy to ciągle dominacja jesienno-zimowych konstelacji, takich jak Orion, Wielki Pies, Bliźnięta, Byk, Woźnica i Perseusz. Jednak ich czas powoli przemija. Trudno jeszcze powiedzieć, że wiosna nadchodzi wielkimi krokami, ale zmieniający się wygląd nieba w ciągu nocy nieśmiało ją zapowiada. Gwiazdozbiory sześciokąta zimowego w środku nocy przyozdabiać będą zachodni horyzont, a zenit i południe zdominowane będą przez takie konstelacje jak Wielka Niedźwiedzica, Ryś, Rak, Lew i Hydra. Na wschodzie zobaczymy warkocz Bereniki, Wolarza oraz Pannę. Jeszcze dość długie lutowe noce kończyć będą się około godziny 5. Przed świtem na wschodzie dostrzeżemy już łabędzia, lutnie i orła, a w doskonałych warunkach zobaczymy położoną wzdłuż horyzontu szeroką wstęgę Drogi Mlecznej. Wysoko na południu zlokalizujemy Wolarza, Koronę Północną i Herkulesa, a nieco niżej Wężownika, Skorpiona, Wagę oraz Pannę. Lutowy Nów przypadnie 11 dnia wieczorem i druga połowa miesiąca upłynie nam na śledzeniu poczynań powracającego po Nowiu i dążącego do pełni Księżyca. Korzystne nachylenie ekliptyki do wieczornego horyzontu sprawi, że już 2 dni później, godzinę po zachodzie Słońca, odnajdziemy wąski sierp Księżyca nisko nad zachodnim horyzontem. 17. srebrny glob oświetlony w 31% dotrze w okolice Urana, a 18. zobaczymy go blisko Marsa. To bardzo ważna data, ponieważ wtedy do czerwonej planety dotrze misja Mars 2020. Na powierzchni wyląduje lądownik Perseverance wraz z helikopterem Ingenuity. Czekamy! Kolejnego wieczoru Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze. Nad nim połyskiwać będą plejady. Na zachód od niego widoczny będzie Mars, a na wschód gromada Chiady i jasny Aldebaran.
21 lutego w opozycji do Słońca znajdzie się planetoida Amfitryta. Jest nieco większa i jaśniejsza od wspominanej wcześniej Melpomene, a dzięki nadzwyczajnym możliwościom rozdzielczym instrumentu SFER zainstalowanego przy Very Large Telescope, dokładnie wiemy, jak wygląda. Aby ją dostrzec amatorsko, potrzeba przynajmniej dużej lornetki lub małego teleskopu. 25 nad ranem, przed godziną 4, Księżyc zakryje gwiazdę Acellus Borealis, wchodzącą w skład głównej figury konstelacji Raka. Zakrycie potrwa prawie godzinę, a do jego obserwacji trzeba będzie uzbroić się przynajmniej w lornetkę. Blisko odnajdziemy gromadę M44 Żółbek. Ostatnie dni lutego to już wizyta Księżyca w Lwie i spotkanie naszego satelity z najjaśniejszą gwiazdą tej konstelacji Regulusem. Obejrzymy to 26 wieczorem, około godziny 18. Rankiem 27 lutego Księżyc znajdzie się w pełni. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję patronom projektu i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję również wszystkim za uwagę, no i czekajcie na kolejne rzeczy. Do zobaczenia niebawem. Cześć!